Charlotte rzeczywiście nie wygląda na zbyt szczęśliwego. Założę się, że już tęskni za swoim misiem. Co? Odkwakaj to! Poza tym wcale się nie smucę, więc dajcie mi spokój. Mój misio! Mój misio! Dość tego! Muszę go odzyskać! Idę po ciebie, misio! Pierocie! Zaczekaj! Pierot! Co jest? Szkatuła zniknęła! Chodzi ci o kapsułę? To mega katastrofa! Ktoś ukradł kapsułę! Ciekawe, który jajogłowiec mógł zrobić coś tak okrutnie straszliwego? Mój misio! Ktoś porwał mojego misia! Niesprawiedliwe! Właśnie miałem to powiedzieć! Cały nasz wysiłek poszedł na marne! Musimy znaleźć tę kapsułę! Sprawdźmy, czy złodziej zostawił jakieś ślady. Lepiej się strzeż, złodzieju, a skubiemy cię z piórek! Jazda! No proszę, nasz pierzasty odkurzacz! Szukasz robali na obiad? Czego chcecie, futrzaki? Szukam swojego misia. Szukasz misia? A wasza trójka co robiła wczoraj wieczorem? Jedliśmy marchewkowy gulasz. Mama Hopa gotowała, był wyśmienity! Dlaczego was to interesuje? Ktoś ukradł kapsułę. Chcemy się dowiedzieć, kto to zrobił. Zaginęła moja książka z marchewkowymi przepisami? Oddałeś książkę z przepisami mamy? Pozwoliła mi. A poza tym to wszystko twoja wina, Kalimero! A? Kapsuła czasu była moim pomysłem, ale przecież wszyscy się na to zgodzili. Poza tym każdy oddał coś, co było dla niego ważne. Nie tylko wy! Wyobraźcie sobie, co ja czuję. Bez książki kucharskiej twojej mamy marchewkowy gulasz już nigdy nie będzie taki sam. Oj, owszem, będzie. Zna ten przepis na pamięć. Jest im tak samo przykro jak nam. Nie sądzę, żeby ją zabrali. Znalazłem klucz! Złodziej musiał go zgubić, kiedy wykopywał kapsułę. Ten klucz pomoże nam złapać złodzieja. Wygląda na bardzo stary. Hej, chodźmy porozmawiać z wujkiem Klementa, panem Wielo. Może on będzie wiedział, skąd ten klucz. To musi być klucz do nakręcania jakiegoś mechanizmu. Widać, że jest bardzo stary. Ciekawe, co mogą nakręcać. Może pozytywkę z tancerką w pudełku? Taką, jaką podarowałem Priscilli. Tak, pamiętam, ale ten klucz nie należy do mnie. Idźcie do zegarmistrza pana Argento, może on wam pomoże. Dziękujemy, panie Wielo! Zegarmistrz powiedział, że to może być kluczyk do różnych mechanizmów. Do zegarka, do budzika, do zegara z kukułką, do pozytywki, do autka. Do autka? Prawda, że się nie przesłyszałem, co? Klement włożył do kapsuły nakręcane autko, tak? A, masz rację. O! Patrzcie tam. Mówiłem, że na pewno bawi się u swojego wujka. Dlatego pan Wielo nie wspomniał nic o samochodzikach. No proszę, ładne autko. Myślałem, że włożyłeś je do szpatułki czasu. My, detektywi na tropie niemożliwego, mamy cię. Ale na urodziny dostałem dwa autka, dlatego jedno włożyłem do kapsuły czasu. Poważnie? A skąd możemy wiedzieć, że mówisz nam prawdę, he? Okej, nasz kluczek nie pasuje. Hej, co wy kombinujecie? Nasza kapsuła czasu zniknęła! O nie, czy ktoś ją ukradł? Witajcie, moi kochani. Tylko bez żadnych wygłupów, jasne? Pan burmistrz zachowuje się dość dziwnie. Ciekawe, o co chodzi. I co to za narzędzia? Nie wydaje wam się to trochę dziwne? Może planuje nimi coś otworzyć, coś takiego, do czego bardzo trudno się dostać. Na przykład kapsułę czasu? Mój misio! Szybko, biegniemy za burmistrzem.